Wyuczona bezradność to stan psychiczny, w którym człowiek przestaje wierzyć, że ma kontrolę nad swoim życiem i sytuacjami, które go spotykają. Często osoby dotknięte wyuczoną bezradnością czują, że ich działania nie mają wpływu na rzeczywistość, więc przestają podejmować próby zmiany swojej sytuacji. Skąd bierze się ten stan? Co więcej, czy można go przezwyciężyć? Wyuczona bezradność jest terminem wprowadzonym do psychologii w latach 60. XX wieku przez psychologa Martina Seligmana. Seligman prowadził badania, które pokazały, że jeśli ktoś wielokrotnie doświadcza nieprzyjemnych, niekontrolowanych zdarzeń, zaczyna wierzyć, że nie ma nad nimi władzy. To przekonanie przenosi się potem na inne sytuacje i może prowadzić do poczucia, że wszelkie próby zmiany są bezcelowe. W przypadku ludzi wyuczona bezradność może być wynikiem różnych trudnych doświadczeń, takich jak długotrwały stres, problemy rodzinne, przemoc, mobbing czy inne sytuacje, w których czujemy, że nic od nas nie zależy. Wyuczona bezradność często prowadzi do spadku motywacji, utraty pewności siebie, a w dłuższej perspektywie nawet do depresji. Stan wyuczonej bezradności może objawiać się na wiele sposobów. Jednym z najczęstszych jest brak motywacji do działania. Osoby dotknięte wyuczoną bezradnością mają często poczucie, że ich działania nie przyniosą pozytywnych rezultatów, więc przestają podejmować wysiłek nawet w codziennych sprawach. Kolejną oznaką jest poczucie braku kontroli nad własnym życiem i przekonanie, że wszystko zależy od zewnętrznych czynników. Może to prowadzić do uczucia przytłoczenia i zrezygnowania. Osoby z wyuczoną bezradnością mają często obniżoną samoocenę. Uważają, że nie są w stanie poradzić sobie z wyzwaniami, a to dodatkowo pogłębia ich stan. Przejawem wyuczonej bezradności jest także pesymizm i brak wiary w przyszłość. Tacy ludzie spodziewają się negatywnych rezultatów swoich działań lub wręcz unikają działania, bo z góry zakładają, że się nie powiodą. Często towarzyszą temu także objawy fizyczne i psychiczne, takie jak zmęczenie, problemy ze snem, trudności w koncentracji, a nawet dolegliwości wynikające z przewlekłego stresu i braku motywacji. Pierwszym krokiem w przezwyciężeniu wyuczonej bezradności jest rozpoznanie i akceptacja problemu. Warto przyjrzeć się własnym myślom i zauważyć, jak często przyjmujemy negatywne myśli o sobie i swoich możliwościach. Ważne jest zrozumienie, że bezradność nie jest czymś stałym, lecz stanem, który można zmienić. Drugim krokiem jest podejmowanie małych kroków, które pozwolą przełamać strach przed działaniem. Dla osoby z wyuczoną bezradnością większe wyzwania mogą wydawać się zbyt trudne, ale małe sukcesy mogą pomóc odbudować wiarę w siebie. Każde, nawet drobne osiągnięcie, może mieć znaczenie od drobnych rozmów po małe zadania. Istotne jest także zmienianie sposobu myślenia, które często jest pełne pesymizmu. Jeśli myślisz, nie dam sobie rady, spróbuj zastąpić tę myśl czymś bardziej realistycznym, na przykład zastanów się, jakie kroki mogą pomóc ci się przygotować. Pomocne mogą być afirmacje czy wyznaczanie sobie celów, które są realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Ważne jest również poszukiwanie wsparcia. Wyuczoną bezradność łatwiej przezwyciężyć, gdy możemy liczyć na pomoc bliskich. Wsparcie ze strony przyjaciół, rodziny czy nawet profesjonalnych grup wsparcia może pomóc w odzyskaniu wiary we własne możliwości. Czasem warto także rozważyć konsultacje z psychologiem lub terapeutą, który pomoże zrozumieć źródła problemu i opracować skuteczne strategie radzenia sobie z nim. Kolejnym krokiem jest ustalanie nowych celów i nagradzanie się za postępy. Nawet małe sukcesy mogą pomóc w budowaniu poczucia kontroli nad własnym życiem i motywować do dalszych działań. Każdy krok naprzód, nawet najmniejszy, jest krokiem w kierunku wyjścia z bezradności. Warto również pracować nad samoakceptacją i budowaniem pewności siebie, co pozwala lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Ćwiczenia takie jak zapisywanie swoich mocnych stron, prowadzenie dziennika sukcesów czy wizualizacja przyszłości mogą pomóc w odbudowie wiary we własne możliwości. Jednym z kluczowych elementów jest także rozwijanie odporności psychicznej. Wyuczona bezradność osłabia naszą odporność na trudne sytuacje, dlatego warto pracować nad technikami relaksacyjnymi i dbaniem o swoje zdrowie psychiczne. Techniki takie jak medytacja, ćwiczenia oddechowe czy regularne dbanie o zdrowie fizyczne wzmacniają odporność na stres i pomagają lepiej radzić sobie z wyzwaniami. Podsumowując, wyuczona bezradność to stan, który wpływa na nasze samopoczucie i sposób postrzegania siebie oraz świata. Często sprawia, że osoby nią dotknięte przestają wierzyć, że mogą coś zmienić w swoim życiu. Choć wyjście z tego stanu może wydawać się trudne, jest możliwe. Małe kroki,
Wsparcie bliskich i praca nad sobą mogą pomóc przezwyciężyć wyuczoną bezradność i odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Najważniejsze jest zacząć działać, nawet jeśli początkowo wydaje się to wyzwaniem.